kredyt konsumencki po to, żeby sfinansować. Pamiętajmy takich... Turn left. Jeżeli ktoś dzwoni do nas z cudowną ofertą, chce nam sprezentować jakiś gadżet, jest to przedsiębiorca, nie powinien w ogóle najczęściej mieć danych i dzwonić do nas z taką ofertą. Natomiast nie zgadzajmy się na tego typu pokazy, nie uczestniczmy w nich. Najczęściej one kończą się poważnym stratą po stronie konsumenta, kupnem właśnie pod wpływem tych psychotechnik produktu, który jest po diametralnie zawyżonej cenie. Często to jest kilkadziesiąt razy większa cena niż możliwość nabycia tego typu produktów, czy to w sklepach stacjonarnych, czy internetowych. Te metody, one są wypracowane przez tych nieuczciwych przedsiębiorców. Często to są produkty, których realnie konsument nie potrzebuje, gdzie również utrudnia się później dochodzenie praw konsumentom. Więc najlepsza praktyka to jest taka, żeby nie zgadzać się w ogóle na uczestnictwo, nie kusić się na te rzekome wspaniałe oferty. W rzeczywistości możemy być pewni, że przepłacimy i najczęściej dostajemy z niewiele wartym produktem lub usługą. Panie prezesie, trudny czas, w którym się znaleźliśmy, to czas pandemii koronawirusa. Niestety są wśród nas osoby, które utraciły pracę i wiem także, że urząd UOKiK przeprowadza także kontrolę w bankach, jak realizują one rozwiązania z tak zwanej tarczy antykryzysowej 4.0, a te rozwiązania między innymi umożliwiają zawieszenie spłat kredytu na 3 miesiące właśnie takiej osobie, która straciła pracę. Jak wygląda sytuacja w tym obszarze tematycznym? Powinniśmy w tego typu sytuacjach, gdy któryś z nas straciło pracę lub inne główne źródło dochodu i mamy kredyt hipoteczny czy kredyt konsumencki, w tego typu sytuacjach mamy prawo iść do banku i zażądać skorzystania właśnie z tych ustawowych wakacji kredytowych, z których możemy skorzystać na maksymalny okres 3 miesięcy, ale to jest ten czas, kiedy bank nie ma prawa pobierać jakichkolwiek opłat czy odsetek innych, aniżeli ewentualne ubezpieczenie tego kredytu. To jest taki czas, w którym te koszty, które mogłyby być ponoszone, które mogłyby bardzo obciążać budżet domowy, właśnie możliwość ich uniknięcia, wówczas okres spłaty zadłużenia ulega przedłużeniu o ten czas wakacji, ale to jest właśnie taki czas, w którym my możemy realnie skorzystać z odciążenia naszego budżetu domowego. To są znaki ostrzegające o przejeździe kolejowym. Nowej pracy. Pociąg jedzie. Szlaban jest zamknięty. Ciężarów związanych z kosztami odsetkowymi. Pamiętajmy, że zwłaszcza w przypadku nowych... I tutaj mrugają światła takie. ...zostały zaciągnięte 5-10 lat temu. Szlabany się unoszą, czyli... ...raty odsetkowe. Oczywiście najlepiej jeszcze samemu sprawdzić, czy nic nie jedzie. Nic nie jedzie, można przejść.